Regały działają na tej zasadzie, że samiczki są na tyle oswojone, nie ma to dla mnie żadnego problemu. Zbieram je i po kolei wkładam, następną wkładam. Przy okazji mam możliwość oglądnięcia samiczki, sprawdzenia jej kondycji. Często patrzę na pierś, jak ona wygląda, jak dalej podczas sezonu lotowego jej organizm funkcjonuje. Mamy 12 lot i one cały tydzień oprócz poniedziałku przebywają tutaj w tych celach. Odpoczywają, są przyzwyczajone, nie stresują się tym. Wkładam je tędy. Jeżeli chodzi o wypuszczanie, przy otwartej tej klapie trójkami wypuszczam, czyli otwieram tak i one startują trójkami, nie powodując tego, że wszystkie naraz startują, nie obijają się. Przebiega to bardzo funkcjonalnie. Tylko na razie w tej fazie lotów jest ono przysłonięte, żeby gołębie nie niepokoić gołąbkami, które są w wolierze, konkretnie na dzień dzisiejszy gołąbkami rozpłodowymi. Również jest taka możliwość i z niej bardzo często korzystam raz w tygodniu. Otwieram te okienko i na wolierze gołąbki są, przebywają we wtorek, kąpią się, relaksują się po locie. Moja hodowla w lotach jest prowadzona totalnym wdowieństwem, czyli lotuję zarówno samiczkami, jak i samczykami. Do 400 km idą wszystkie gołąbki, zarówno roczne, jak i starsze. Loty dalsze ponad 500 km, ponad 700 km idzie drużyna lotowa składająca się z gołąbków od 2 lat wzwyż. Charakterystyką tej metody jest to, że bardzo dobrze jest wykorzystany gołębnik lotowy, czyli można korzystać praktycznie z każdego gołębia tydzień w tydzień. Jeżeli chodzi o metodę przygotowania, w moim wydaniu gołąbki już są przygotowane do wdowieństwa przed sezonem lotowym. I konkretnie, jeżeli jest sezon lotowy przewidywalny, co w tym roku akurat nie miało miejsca ze względu na tą ptasią grypę i gołąbki wchodziły jeszcze z gniazda, bo były puszczane w pary trochę później, nie mieliśmy tej informacji, kiedy rzeczywiście się zaczną loty, ale przy normalnym sezonie 16 kwietnia już pary są rozdzielone i przy dobrym prowadzeniu gołąbków oraz dobrym karmieniu, też jest to bardzo istotne, można sezon wytrzymać we wdowieństwie, w dobrej formie i nie dopuszczając do noszenia jajek przez samice, nie powodując zagrożenia zgubienia naprawdę dobrych samic przez to właśnie zjawisko w lotach. W ciągu tygodnia gołąbki trenują 2 razy dziennie, zarówno samiczki, jak i samczyki, w metodzie rotacyjnej. Samiczki spędzają noc tutaj, samczyki tutaj. Najpierw idą samiczki na oblot, wracają, samczyki w międzyczasie są przeganiane.